Ksiądz VI to taki internetowy katolicki kaznodzieja, który no, ma dużą popularność w sieci, setki tysięcy wyświetleń i tak dalej. Ale nie o popularność chodzi i nie o jego związki z organizacją Kościoła Rzymskiego, ale o to, co mówi. Otóż przedstawia Polakom fałszywą Ewangelię. Mówi, że będą musieli w czyściu cierpieć za swoje grzechy. Sam wybiera się tam na około 8 miliardów lat mąk czyśćcowych. Nauka o czyśćcu jest bluźnierstwem w stosunku do ofiary Jezusa Chrystusa. Bo, ni mniej, ni więcej, mówi tak: to co Jezus zrobił na krzyżu, nie wystarczy, żebyś dostał się do nieba. To, co Jezus ci oferuje, to nie jest niebo. To jest czyściec, gdzie będziesz musiał sam zapłacić, czy odcierpieć za swoje grzechy. Nie? Czyli to jest inna Ewangelia, bo według chrześcijańskiej Ewangelii. To, co Jezus zrobił, całkowicie wystarcza, żeby znaleźć się w niebie. Każdy, kto zawoła szczerze do Jezusa, ma przez niego, tak jak łotr na krzyżu, zagwarantowane miejsce w niebie. I o takich zwodzicielach mówił apostoł Paweł w liście do Tymoteusza. Mówił, że uprawiają takie tam różne baśnie, opowiadają ludziom, i nazwał te ich wypowiedzi. Próżną gadaniną. To jest pierwszy Tymoteusza, szóst, pierwszy rozdział, szósty werset. Ciekawe, jeszcze wtedy nie było Fejsika i takich różnych rzeczy, a Paweł już o tej próżnej gadaninie mówił i na koniec ostrzega. Że każda zdrowa nauka musi być zgodna z Ewangelią o darmowym zbawieniu w Chrystusie. Inaczej mówiąc, wszystko, co wam mówi Ksiądz Szóstak, niezgodne jest z Ewangelią, czyli on Was prowadzi na manowce. A przed tym to już sam Jezus ostrzegał, 15 rozdział Mateusza: Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych. A jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół. Wpadną. Bardzo ważne jest, kogo słuchasz na temat prawdy o Bogu.